Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego. Szczęść Boże, witamy serdecznie. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Księże dyrektorze, króciutko, bo właśnie akurat przyjechały do nas ikona i Krzyż Światowych Dni Młodzieży do naszej diecezji. Przyjechały prosto z Chełmna, ksiądz tam był. Króciutko, tak na żywo naszym słuchaczom i telewizom, proszę opowiedzieć, jaka atmosfera tam panowała? Oj, oczywiście radosna, no bo to jest krzyż i ikona Światowych Dni Młodzieży, więc przeważali w Chełmie ludzie młodzi i to było widać, ten entuzjazm. Znaczy widać, była taka też nostalgia, że czas rozstać się, ale mówili, że przekazują w dobre ręce diecezji płockiej i cieszą się, że my przyjmujemy, można powiedzieć, tę pałeczkę i będziemy no, w tym czasie, od począwszy od dzisiaj aż do 19 września, naprawdę w różnych miejscach, w szkołach, w szpitalu, w hospicjum, w więzieniu, przy różnych naprawdę miejscach, by te znaki, które przypominają nam, że Światowe Dni Młodzieży już niedługo, bo w 2016 roku w Krakowie, by przygotowały naszą glebę tutaj, naszą płocką ziemię do tego ważnego wydarzenia. Więc naprawdę w Chełmie, w całej diecezji lubelskiej było dużo radości. Widać było taką nutkę tęsknoty, że muszą nam przekazać te znaki, ikonę i krzyż, ale myślę, że zrobili to z radością. Natomiast widać wielką radość u nas za momencik msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Libery. Jako dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, jak ksiądz ocenia, może zapytajmy tak, jakie znaczenie duszpasterskie będą miały właśnie ta ikona i ten krzyż właśnie w naszej diecezji? No one są po coś. To nie jest tylko takie 2 tygodnie pobytu i trzeba jakoś zapełnić ten czas. Chodzi o coś więcej. Chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy uzmysłowili sobie, że Kościół ma być ciągle młody, ciągle świeży. Że to nie jest, nie wiem, miejsce, przestrzeń dla ludzi, no, którzy mają bliżej do, na tamtą stronę, prawda? Nie, że Kościół otwiera się ciągle na ludzi młodych i cały ten pomysł Światowych Dni Młodzieży i te znaki, ikona i krzyż mają nam przypominać, że mamy ciągle kroczyć za Jezusem, a nikt tak nie prowadzi do Jezusa jak Matka Boża. Więc to połączenie krzyża i ikony Światowych Dni Młodzieży nam o tym przypomina. Ja jestem głęboko przekonany, że ten czas, w którym te znaki w naszej ikonie będą przebywały, no to tak pobudzi młodzież, przede wszystkim młodzież, do tego, by zainteresować się ideą Światowych Dni Młodzieży, by no, zaplanować sobie lipiec, spędzić najpierw na tygodniu misyjnym w Płocku, a potem pojechać do Krakowa. Bo to jest wydarzenie ogromnej wiary, kiedy ludzie z różnych kultur, z różnych języków spotykają się pod tą samą ikoną, pod tym samym krzyżem, pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. I choć są bariery językowe, to jednak wiara, miłość i nadzieja jest ta sama. Więc ja wierzę głęboko, że ten krzyż przeora naszą płocką ziemię w sercach młodych ludzi. Z pewnością tak będzie. Mówimy dużo o młodzieży, ale co na przykład z osobami chorymi, co z osobami starszymi, czy ta ikona, ten krzyż także może połączyć tych ludzi w Kościele? O tym też wspominał papież Franciszek, żebyśmy nie zapominali właśnie między innymi podczas takich spotkań o tych, którzy są w tej wspólnocie Kościoła. Ja pamiętam, kiedy odchodził z tego świata nasz wielki święty Jan Paweł II, mimo tych 80 paru lat, mimo ciężkiej choroby i cierpienia, które mu towarzyszyły w ostatnich dniach odchodzenia, to on ciągle duchem był młody. Więc owszem, ikona i krzyż to jest takie szczególne zaproszenie do ludzi młodych, ale myślę, że tak naprawdę każdy z nas w sercu, jeśli przeżywa świeżo swoją wiarę, to jest młody. I ja wierzę głęboko, jestem przekonany, że wiele osób chorych, cierpiących, poprzez swoje cierpienie wyprosi wiele potrzebnych łask dla tych ludzi młodych, którzy mają dużo entuzjazmu w sercu, nie? Ale jeszcze ta wiara do końca nie jest pogłębiona. Między innymi ten krzyż i ta ikona zawita do szpitala wojewódzkiego na Winiarach. Będą ludzie z okna mogli spojrzeć w oczy Maryi, tej, która przecież tak bardzo cierpiała pod krzyżem Jezusa. Będą mogli spojrzeć na ten krzyż, na którym umarł Jezus Chrystus. Więc myślę,
że pod tymi znakami każdy się odnajdzie. Młody, stary, chory, cierpiący. I dzięki Bogu, że tak jest. Zakończenie peregrynacji Znaku Światowych Dni Młodzieży 19 września właśnie w Rostkowie, miejscu świętego Stanisława Kostki. Kilka słów zaproszenia od dyrektora Wydziału Duszpasterskiego dla Młodych Ludzi właśnie na pielgrzymkę dla dzieci i młodzieży. Co roku organizujemy taką pielgrzymkę dzieci i młodzieży do miejsc związanych ze świętym Stanisławem Kostką, ale w tym roku ta 33. pielgrzymka, patrzę do kamery, ma charakter wyjątkowy, bo podczas tej pielgrzymki będą nam towarzyszyły właśnie znaki Światowych Dni Młodzieży, ikona i krzyż. Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Przybądźcie ze swoimi katechetami, nauczycielami, kapłanami tego dnia do... Najpierw do Przasnysza. O godzinie 15 już rozpocznie się recepcja, a potem od godziny 16 będzie uroczysta msza święta, której będzie przewodniczy biskup płocki Piotr Libera. Po mszy świętej wszyscy się udamy, młodzież uda się z Przasnysza do Rostkowa w drodze w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a tam będzie specjalne nabożeństwo ewangelizacyjne, podczas którego każdy z uczestników będzie mógł podejść i ucałować krzyż Światowych Dni Młodzieży, pokłonić się Matce Bożej w ikonie Światowych Dni Młodzieży. Następnie przekazujemy znaki kolejnej diecezji. No, taka jest kolej rzeczy, że nie możemy zatrzymać ich u siebie, przekażemy je do diecezji łowickiej. Bądźcie ze świętym Stanisławem Kostką, z Matką Bożą w znaku ikony Światowych Dni Młodzieży i przy krzyżu Jezusa Chrystusa. Zapraszam bardzo serdecznie. Za momencik rozpoczyna się msza święta, tak jak powiedzieliśmy, której będzie przewodniczył biskup Piotr Libera. Bardzo serdecznie księdzu dyrektorowi dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i telewidzów Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Z Bogiem. Olga, powiedz, ty jesteś wolontariuszką tutaj w studni, tak? Jak długo, jak zaczęła się twoja przygoda z wolontariatem tutaj w studni? Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się w tamtym roku, na Niedzieli Palmowej, kiedy zostało powiedziane, że Światowe Dni Młodzieży odbędą się akurat w Krakowie. Wtedy przyjechaliśmy po Iskierkę Miłosierdzia. Później wolontariat to wyszedł tak naturalnie, bo byłam w parafialnym centrum Światowych Dni Młodzieży w Modlinie. Jestem po szkoleniu w Rzymie i wydaje mi się, że być wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży to jest zaszczyt, ponieważ możemy brać udział w czymś, co stworzył Polak, Jan Paweł II. Fantastycznie. Powiedz, jak wyglądało dzisiaj przekazanie do naszej diecezji płockiej znaków Światowych Dni Młodzieży? Po godzinie 14 byliśmy już na miejscu w Chełmie. Tam o godzinie 15 zaczęła się msza, której przewodniczył arcybiskup. Następnie odbyło się delegacja 10-osobowa, wyszła po krzyż i ikonę i wyszliśmy z ikonami właśnie z katedry bodajże i przed katedrą ustawiliśmy szpaler, wszystko wstawiliśmy do specjalnego samochodu, który jest gdzieś tam na parkingu i wyjechaliśmy. Powiedz, jak liczna delegacja była w dniu dzisiejszym, żeby odebrać te znaki z Chełma? Było nas 38 osób, w tym dwóch księży. Była to młodzież z całej diecezji, był również patrol studni. Tak naprawdę były osoby z Modlina, z Kroczewa, z Płocka tutaj. Były osoby również z Rypina. Siostry i bracia, otwórzcie się zatem i bądźcie świadkami krzyża i Bożego miłosierdzia. Dotknijcie krzyża, to znaczy dotknijcie miłosierdzia. Drodzy moi, czy pamiętacie dzień swego bierzmowania? Czy pamiętacie dzień swego bierzmowania? Przynieśliście wtedy do kościoła krzyże i śpiewaliście: nie zdejmę krzyża z mego serca.
choćby mi umrzeć trzeba. Potem biskup poświęcił wasze krzyże i kreślił znak krzyża olejem krzyżma na waszych czołach. Co stało się z tym krzyżem? Z tym krzyżem zawieszonym na szyi i tym na czole. Może trzeba postawić sobie te pytania. Drodzy moi, niech krzyż będzie waszym przewodnikiem. Z nim łatwiej przetrwać burzę. Niech krzyż będzie nadal dla ciebie i dla mnie wsparciem, drogowskazem i obroną przed złem i przewrotnością szatana i ludzi. Bądźmy świadkami krzyża. Świadek krzyża wyznaje wiarę. Świadek krzyża broni wiary. Świadek krzyża żyje według wiary. Amen. Thank you.